Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, ale nietypowej rozmowie, na tyle nietypowej, że pozwoliłem sobie zrzucić marynarkę, ponieważ w studiu mam dwóch rockmenów, Daniel Antoszewski, gitarzysta zespołu Młyn i Hubert Gil, basista tegoż zespołu Młyn. Witam też. O zespole Młyn będziemy dzisiaj dużo rozmawiać, ale zanim przejdziemy do niego i do koncertu, o którym chcemy opowiedzieć, chciałem zapytać Was o Wasze drogi muzyczne, które doprowadziły Was do tego, że w zespole Młyn wylądowaliście. Oj, dobre pytanie. Właśnie sobie uświadomiłem, że to już 35 lat. Zaczynałem w zespołach Exxon Valdez, Fucking Fuck z Romkiem Regą. Stąd znanym Romkiem dokładnie, Regą. Z tym Romkiem Regą, dokładnie. Później były zespoły RAF, który ewoluował w ocean i z tym zespołem jakby najwięcej osiągnąłem i doświadczenia, i zobaczyłem, co to znaczy być muzykiem w tym kraju. Później zespół Synaptyna z Waldkiem Castą. Spokojne grania akustyczne, takie, o których fani Waldka nie posądzaliby nawet, że coś takiego może być. No i od 2 lat jakby powtórnie zespół Młyn. Dlaczego powtórnie? Bo już kilka lat temu z Dechunem graliśmy. Tak, bo ja nie powiedziałem, że wy stanowicie połowę zespołu. Tak. Druga połowa to jest Michał Sadowski, perkusista i Dominik Hunek, czyli Dechun, czyli wokalista, tak? Tak jest. Dokładnie. Powiedz mi, Hubert, a jaka ciebie muzyczna droga doprowadziła do Młyna? Bo ty do Młyna dołączyłeś w 2022 roku, wtedy kiedy zespół się reaktywował. Jasne, tak. To jest ten rok, jak dotarłem do Młyna. No droga faktycznie jest trochę, że tak powiem, kręta, ale skuteczna, bo wcześniej grałem w składach takich bardziej mocniejsze brzmienie rockowe, zespół Broken Borders, później Chilli Head, tutaj zatrzymałem się faktycznie przy tych składach najdłużej. Potem niestety pandemia trochę pokrzyżowała nam plany, tak, tam mieliśmy już projekt na płytę, no niestety to wszystko się przystopowało, była chwilka pauzy. No i pewnego dnia Michał do mnie dzwoni, Michał Sadowski, i mówi: Hubert, słuchaj, jest taka sytuacja, że mamy pomysł na ponowne granie. Zapytałem z kim, jak się dowiedziałem, że tu chodzi o Dechuna, o Daniela, Michał, no to długo się nie zastanawiałem. Mówię, musimy spróbować. No i od tego momentu jesteśmy. Tak. To właśnie, tak, ale próbujemy. Tak, okay, ale właśnie chciałem zapytać, bo to też, to się oczywiście zdarza w świecie muzyki, tak? Ale wydawać by się mogło, że no, nie są to najłatwiejsze czasy dla muzyki, szczególnie muzyki rockowej, tak, a wy jednak po wielu latach postanowiliście Młyn reaktywować. I pytanie, skąd ten pomysł? Powiem Ci tak, był kiedyś niestety już świętej pamięci perkusista Jurek Łaba, człowiek, który wiele pokoleń perkusistów w naszym mieście szkolił i wybitny pedagog, bym powiedział. I on powiedział kiedyś taką jedną rzecz, która zapadła mi w pamięć. My już mamy dożywocie. Będą przerwy, wiadomo, różnie w życiu bywa. Ale ta muzyka zawsze gdzieś w nas będzie, zawsze gdzieś będzie ten instrument. Ja nigdy nie pozbyłem się instrumentów do końca. Miałem czas, gdzie faktycznie inne rzeczy pochłaniały mnie w 100%, ale gitara gdzieś tam zawsze była i zawsze towarzyszyła mi. Wy jesteście konsekwentnie wierni rockowi. Pytanie tylko, czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze miejsce na muzykę rockową? Ja też ją uwielbiam. Ale mam takie obawy, że jest tej przestrzeni mniej niż było, nie wiem, 20 lat temu. Niestety tak, też to zauważyłem, chociaż z drugiej strony czytałem ostatnio, że AC/DC we Włoszech 140 000 ludzi no to wspaniała informacja. W jednym miejscu, gdzie się ludzie śmiali, że pewnie pół Włoch musiało przyjechać. No, myślę, że nasze pokolenie jeszcze porokuje trochę. Tworząc i prezentując waszą muzykę, a miałem okazję być na próbach niedługo pojawi się na koncercie. Staracie się przekazać i swoją muzykę, ale i też gracie muzykę w postaci coverów znanych utworów, pokazując w pewnym sensie też swoje inspiracje. Tak. Jakie to są inspiracje? Jak głęboko sięgacie? Gdzie jest ta muza, którą prezentujecie? To jest bardzo szeroki temat, ponieważ każdy z nas ma jakieś tam swoje ołtarzyki w domu z płytami, z kasetami, których słuchamy. Wiadomo, jest to tak naprawdę ta muzyka, którą robimy, jest to wypadkowa tego wszystkiego. Ale gdybym miał powiedzieć 5 zespołów, miałbym problem wielki. Tak? Na pewno. No ale spróbujmy, no to nie 5, a 3 powiedzmy. A 3. Tak. Nie, ja bym bardziej powiedział 50 albo 100, dobra, w drugą stronę. Dobra, no to dobra, no to spróbujmy się do tych 5 ograniczyć. Do 5 ograniczyć. Na pewno to będą zespoły Alice in Chains, grunge generalnie, Temple of the Dog, co tam jeszcze, Dokonania. Ja na przykład jestem wielkim fanem Zaka Wylda, to jest taki gitarzysta, który bardzo długo był związany z Ozzy Osbornem. I bardzo lubię jego grę. Z drugiej strony są tacy gitarzyści jak Nuno Bettencourt, oczywiście byli wcześniej Jimi Hendrix. Z każdego trochę, wydaje mi się, wziąłem. Wziąłem to, co mi najbardziej pasowało, ale nigdy nie miałem tak, że kopiowałem moich idoli 1 do 1. Zawsze starałem się, żeby usłyszeć coś i później podczas grania gdzieś to tam wychodzi, niż gotowe jakieś zagrywki grać. I przez to mam wrażenie i słyszałem wiele opinii, mam po prostu swój styl i swoje brzmienie. A Hubert, a ty się odnajdujesz w tych klimatach? Bo jak ty grałeś mocniejszego rocka, jeszcze mocniejszego, to jest mocny rock, a u ciebie było jeszcze mocniej. Tak, było mocniej przez, że tak powiem, młode lata. Taką muzykę chciałem grać, no teraz stwierdziłem, że lepiej pograć już coś bardziej spokojnego, chociaż nadal jest tutaj pazur. Tak, odnajduje się jak najbardziej. Gramy z chłopakami grunge. Jest to ta nasza wypadkowa. Wydaje mi się, że wychodzi nam to dobrze i kształtujemy takie swoje brzmienie i sądzę, że swój styl. Jeśli chodzi o was i o Młyn, jest jedno ciekawe zjawisko. To jest tak, że w dzisiejszych czasach jakoś tak się porobiło. Mnie jest trudno to zrozumieć ze względu pewnie na lata, ale jakoś tam się staram, że muzyka powstaje teraz głównie do internetu. Grupy tworzą i prezentują ją tam, budują jakieś społeczności i dopiero kiedy te społeczności sięgną tam kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy followersów, jak to się teraz ładnie nazywa, dopiero wtedy oni wychodzą do tych swoich fanów i zaczynają grać gdzieś tam koncerty. Wy hołdujecie tradycyjnej metodzie, czyli stawiacie głównie na bezpośredni kontakt z odbiorcą, czyli koncerty. Tak. I między innymi, o tym chcieliśmy powiedzieć, bo w najbliższy piątek w Wałbrzychu, w klubie A'propos, kolejny wasz koncert. Tak. Hołdujemy starszym zasadom i pewnie ze względu na nasz wiek. I nie widzę tego zupełnie inaczej. Tak, 15... 14 czerwca. Gramy w pięknym klubie, bardzo klimatycznym. Jest to taki kompleks hotelowo-koncertowy. Gramy. Charakter koncertu będzie charytatywny, ponieważ nie chcemy, żeby była impreza biletowana, tylko zbieramy pieniążki dla Kuby, młodego 20-letniego gitarzystę z Wałbrzycha, który niestety kilka miesięcy temu uległ poważnemu wypadkowi i po prostu trzeba mu pomóc. Ty też uważasz, że ta metoda docierania bezpośredniego do odbiorcy jeszcze działa? Jak najbardziej. Nawet ostatnio graliśmy we Wrocławiu koncert i pamiętam już parę dni po koncercie pytałem kilku znajomych, którzy byli na koncercie, jak oni go odbierają, prawda? Czy się podobał koncert. Więc usłyszałem parę takich opinii, że wyszli z poczuciem tego, że posłuchali dobrej, fajnej muzyki i wyszli z koncertu w takim nastroju, jakim powinni wyjść. Więc wydaje mi się, że spełnia to swoją rolę, właśnie takie granie muzyki na żywo. No my tak, ukierunkowani jesteśmy do grania koncertowego. Mhm. No i właśnie, i teraz tak, bo ja z Dechunem rozmawiałem. Jasne. Wiem, że dla niego muzyka zawsze była ważną częścią jego życia. On zawodowo oczywiście robi też całą masę innych rzeczy, ale zadałem mu pytanie wprost. Czy to jest tak, że Młyn i ty jako wokalista chcecie zostać gwiazdami polskiej sceny, czy to jest bardziej tak, że robicie to dla przyjemności i dla waszych fanów? Przyjemność. Tak. Na pierwszym miejscu, na pewno. Sprawia nam to przyjemność, granie, spotykanie się, tworzenie muzyki, przyjemność. Tak, granie dla ludzi, to jest właśnie to, co chyba nam przyświeca. No to teraz opowiedzmy o tym piątku, bo całe wydarzenie z tego, co pamiętam, zaczyna się w okolicach 18:00, tak. Ale to jeszcze nie będzie wasz koncert, to ma być spotkanie autorskie z Michałem Figurskim, o ile dobrze pamiętam, tak? Michał będzie opowiadał i rozmawiał o swojej najnowszej książce o godzinie 18:00. A Michał Figurski jest niezwykle mocno z wami związany, z tego co wiem, występowaliście razem. I chętnie uczestniczy z wami w afterkach. Bo też lubi śpiewać. Tak. Okay. I też lubi grać, dokładnie. Promuje także zespół Młyn, z tego co wiem. Przy okazji tak. Natomiast pamiętam pierwszy nasz koncert, kiedy Michał schodził ze sceny i w jego oczach było widać takie zadowolenie, taką przyjemność, że... Czyli jest wielkie prawdopodobieństwo, że Michał po swoim wieczorze zostanie z wami i niewykluczone, że co, wejdzie też na scenę? Wejdzie na scenę, na to liczymy. Ale to jest tak, że o 20:00 zaczyna się właściwy koncert, ale to też jeszcze nie wy, tak? Tak. Jeszcze jest support. Jeszcze będzie grał z nami zespół X-Trio z Wrocławia, to są nasi przyjaciele, z których znamy od wielu lat. Ten koncert będzie też promował ich drugą płytę i muszę przyznać, jest to porządny warsztat i to będzie kawał porządnego rocka. A wy o której? Około 21:00. To na koniec poproszę was jeszcze, zaproście naszych widzów na ten koncert. Dlaczego warto go zobaczyć? Dlaczego warto zobaczyć nasz koncert? Może posłużę się tutaj opiniami naszych już, mogę powiedzieć, fanów, którzy po koncertach zawsze mówili, ale była energia. I zapraszamy na tą energię i zapraszamy, pomóżmy Kubie jakoś przetrwać. I z tą dobrą energią kończymy dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję wam za to, że pojawiliście się w studiu. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na piątkowy koncert do klubu A'propos w Wałbrzychu i zapraszam także do oglądania kolejnej rozmowy Echo 24.